Pani się interesuje poezją? Oczywiście, że się interesuję i organizowałam mieszkanie poezji w Sakowskim Przedmieściu 9 w pracowni stylu Łąki Budryn. Był Radosław Kobierski. A dużo ludzi przyszło? Właśnie o dziwo nie przyszło wiele osób. Uważasz, że festiwal jest dobrze rozreklamowany? Myślę, że mógłby być lepiej rozreklamowany. Uważam, że jest dobrze, ale mógłby być lepiej. Takie rozpowszechnianie wśród młodzieży, czy w ogóle wśród kultury Lublina, jak najbardziej jest na miejscu i bardzo jest potrzebne. Dziwię się właśnie, że niewiele osób, znaczy generalnie dużo osób z tego korzysta, ale myślę, że jeszcze więcej młodych ludzi mogłoby brać udział w takiej inicjatywie i organizować takie spotkania z pisarzami, z poetami, rozpowszechniać to po prostu.